nadchodziła uroczystość prześników, tak zwana Pascha. Arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go zabić, gdyż bali się ludu. Wtedy szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z 12. Poszedł więc i zmówił się z arcykapłanami oraz dowódcami straży, jak ma im go wydać. Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze. On zgodził się i szukał sposobności, żeby im go wydać bez wiedzy tłumu. I tak nadszedł dzień prześników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: oto, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. Ów zaś wskaże wam salę dużą, usłaną. Tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, nie będę już spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Lecz oto ręka zdrajcy jest obok mnie na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy obchodzi według tego, jak było postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by spośród nich mógł to uczynić. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. Lecz on rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować, lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jako ten, kto służy. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, sądząc 12 szczepów Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś rzekł: Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: powiadam ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. I rzekł do nich: czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez czosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: niczego. Lecz teraz, mówił dalej, kto ma trzos, niech go weźmie. Tak samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz.
albowiem powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dobiega kresu. Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy.